Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami od W do Z oraz równanie reakcji chemicznych od 1 do 4, przedstawionych za pomocą hemografu. Ok, w hemografach zasada jest taka, że szukamy rzeczy oczywistych. I jeżeli zaczęlibyśmy od reakcji pierwszej, to w życiu nie odgadlibyśmy czym jest W, czym jest X, czym jest Z, bo mamy aż trzy niewiadome. Ale jak spojrzymy sobie na reakcję drugą, to widzimy, że jest to reakcja dysocjacji jonowej kwasu etanowego. Więc robimy sobie lukę na pierwszą reakcję, do tego wrócimy i zaczynamy od reakcji drugiej. I dzięki temu jesteśmy w stanie odgadnąć, czym jest Y. Że to będzie kwas etanowy. Ma być. Aha, miał być zóry i nazwa. No dobra, no będzie odwrotnie. I mamy CH3COOH, bo my sobie to złożymy w jedno. Tak, bo to nam dysocjuje pod wpływem wody. Na anion i na kation. Dobra. Czyli mamy odgadnięte pierwsze. Teraz tutaj jesteśmy w stanie zauważyć w reakcji trzeciej, że to będzie reakcja spalania całkowitego. Tak? Czego? Otóż tego alkoholu, który się nazywa. Etanolem. A w spalaniu po lewej stronie równania mamy substraty, tak? I tam zawsze występuje tlen w postaci cząsteczkowej. Tutaj, bądź co bądź, szyg jest zamieniony, no ale dodawanie jest naprzemienne, tak? Jak mnożenie. I mamy tutaj CO2. Dodać Z. -ka. Z. -ka to H2O i już mamy, czyli W. Ok, zabrakło mi W. To będzie tlen w postaci cząsteczkowej i mamy Zetkę, czyli wodę I zaczynamy to metodą CHO, tak? Napiszmy sobie ją może tu. Czyli lewo, lewo, prawo. Najpierw zaczynamy od strony lewej. Patrzymy, ile mamy atomów węgla. Mamy dwa, czyli tutaj dajemy dwa. Następnie, ile mamy atomów wodoru po stronie lewej. Tu mamy pięć i jeszcze ten jeden, czyli łącznie 6. A sześć na pół to 3. I wyliczamy tleny najpierw po stronie prawej. Tutaj uwaga, to wymnażamy ze sobą, czyli mamy 4, dodać 3. Przechodzimy na drugą stronę. Odejmujemy ten jeden tlen, więc było 7. Odjąć 1 to 6, a 6 na pół to 3. Ok. I teraz. Mając W i Z jesteśmy w stanie odgadnąć, czy jest X. To zapiszmy sobie, mamy tlen, dodać co? Daje nam to H2O. No, po lewej stronie brakuje nam wodoru, który zawsze występuje w postaci cząsteczkowej. I teraz trzeba zwrócić uwagę na to, że tu mamy jeden tlen, a tu mamy dwa tleny. Czyli tutaj dajemy dwójeczkę, tym samym zwiększamy ilość wodoru, więc tutaj też musimy dać dwójeczkę. No i przechodzimy do reakcji ostatniej, czwartej. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że nie zapisujemy jej tak, tylko tak, bo w tą stronę leci nam strzałeczka, tak? Czyli mamy C2H5OH. Oj, tutaj jeszcze nie zapisaliśmy, że x to wodór. Ok. Dobrze. Czyli mamy plus w, czyli tlen. Daje nam to y, czyli CH3, COOH. I daje nam to jeszcze zetkę, czyli wodę. Tak? Ok. No i teraz tutaj musimy sobie to wszystko posprawdzać. Czyli mamy tak. Z tej strony mamy dwa atomy węgla. Tu jest jeden i tu jest jeden atom węgla. Czyli wszystko się zgadza. Teraz podwójną kreseczką. Tutaj mamy pięć atomów. Atomów wodoru plus jeden atom, czyli sześć atomów wodoru. Tu mamy trzy, cztery i dodać jeszcze dwa, czyli też mamy sześć. To tleny ślaczki jakieś. Jeden tlen plus dwa tleny. To po tej stronie trzy tleny. I tutaj mamy dwa i ten jeden, czyli trzy tleny. Zatem tutaj lewa strona. Równa się prawej stronie. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.